Szkolny autobus podstawiono, przedszkolaki w akcji. Wszyscy mają się uśmiechać. I tak przedszkole już na swoim miejscu. Ruszyła ta piekielna maszyna. I jesteśmy na Manhattan Avenue i w tej chwili mijamy Kent Street. I już jesteśmy przy McDonald'sie. Łapiemy Greenpoint Avenue, zjeżdżając Manhattan Avenue. Korek na margines Boulevard. Na Nassau i margines Boulevard. Bardzo przykre skrzyżowanie. Mimo pasów masa ludzi ginie w tym miejscu. Ostatnia stacja przed wjazdem na Harway. Jest to Big Hill 278. Zobaczymy. Ten kierowca z Haiti nie przestrzega. A mieliśmy przed chwilą rozjazd na Manhattan przez Williamsburg. No i zakorkowana niezbyt dokładnie autostrada. Rozjazdy Williamsburg. Most, który przerzuci na Manhattan. No i dalej jedziemy autostradą BQ i 270. Śródmieście Brooklynu. Ciągle budują. Już schodzimy z tej zakorkowanej autostrady. Za moment będziemy w mieście. Bloki dla biedaków należące do Brooklynu. Brooklyn, Śródmieście, piękny widok. I wreszcie ten bałwan wyhamował, bo tak szarpie. W tej Haiti to chyba sama dżungla, bo nie potrafi prowadzić tego pudła. Tak się ruchem reguluje. Zatrzymał wszystkie samochody. Proszę bardzo, startujecie, bo ciężarówka już wjechała. Gliniarz w akcji. Tak się ruchem kieruje. Mobo Station in Brooklyn, czyli stacja benzynowa na Brooklynie. Fajna architektura tego budynku. I pusta jezdnia. Chłopcy pomagają przeprowadzać ludzi. W dalszym ciągu jesteśmy na Brooklynie. Pług triumfalny jako głośny prezes wycieczki.
się jedno, nie pytaj czemu. Przestań już wierzyć w cuda. Brooklyn, Botanic Garden, czyli brukliński ogród botaniczny. Dyrektor Amber Janusz Kowron udziela instrukcji, jak się poruszać po tym muzeum. Przedszkole ustawia się do zdjęcia. Dyrektor Amber na froncie. Prawnik, adwokat Paweł odpowiada za tą wycieczkę. Zapracowany dyrektor Skowron. Jedynie adwokat, co się porusza. Panowie dyrektorzy w akcji. Piękne bzy. I oto dyrektor z adwokatem. Relaks, panowie, relaks. Trzymają się razem. Pan Paweł pod górkę. Romek w ogrodzie. Kolega turysta w pięknych ogrodach. Ładny widok na tym Brooklynie mamy. Na wszystko, a życie jedno i ciągle w pędzie. Pora by wyhamować. Widoki piękne, widoki. Będzie. No, jak w ogrodach japońskich. A życie jedno, nic, tylko tu zostać. Tak jak uczynił to mój kolega. Żyje się raz, żyjmy, bo warto. No cóż, pan Bozia nam chyba nie ma jak być Japonko. Roman się zastanawia, czy ją na pewno zrozumie. Roman w towarzystwie Sweet Gero. She's Japanese and he is Polish, you know? Yeah, international guys, international. Nawet jest i złota. Rybcia, ja mam tylko trzy życzenia. Mój lunch i złota rybka. Chyba, że spełnisz, kochanie, moje trzy życzenia. Ta już na Japonkę nie wygląda. Rosjanka z krwi i kości. Mówili, że się wszystkie mycki pochowali. Nieprawda. O, dziewczyny, gdzie macie włosy? Kto odczyta ten napis? Jasne, jedna nasza tylko trafiona. Przyjaciółka moja, zobaczymy co dalej. Yeah, straight. O, mój kolega Icek. I tak nieuchronnie zbliżamy się do Green Pointa. Może tak los da szansę, a życie jedno.